Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Frankfurcie zadebiutowała kolejna generacja Nissana X-Traila. Podczas gdy inni producenci zazwyczaj robią tak, że każda następna generacja jest większa od poprzednika, tu mamy odwrotną sytuację, bo nowy X-Trail będzie mniejszy niż poprzedni model. Poza tym zyskał bardziej dynamiczną linię nadwozia. Nie jest to już taka karciasta karoseria jak poprzednika. Samochód będzie występował w wersjach z przednim napędem oraz napędem na wszystkie koła. Do wyboru będą wersje 5- oraz 7-osobowe. Nieznane są jeszcze silniki, jakimi będzie napędzany nowy X-Trail. O tym dowiemy się w przyszłym roku podczas salonu samochodowego w Genewie. Natomiast auto wejdzie do sprzedaży w lipcu przyszłego roku.